wiośnę tego roku, a na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety. To słowa wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, który zrodził się jeszcze w trakcie trwania kampanii wrześniowej. Twórca utworu, poeta, był żołnierzem Wojska Polskiego, walczył w wojnie obronnej 1939 roku. Ale 80 lat temu Polakom nie było dane cieszyć się pięknem września. Dzieci nie rozpoczęły jak co roku szkoły. 1 września rozpoczął się 6-letni dramat. Dramat milionów ludzi, którzy ponieśli ofiarę na ołtarzu najstraszliwszej w nowożytnych dziejach ludzkości zbrodni. Polscy dowódcy nie mieli złudzeń co do finału wojny w 1939 roku, wojny, którą nasz kraj prowadził samotnie, zdradzony i opuszczony przez sojuszników. A mimo wszystko potrafiliśmy dać przykład. Swoją ofiarą obudziliśmy sumienie świata. I choć słabe militarnie, ale nie moralnie państwo nie mogło poradzić sobie z ofensywą agresorów, duch walki nie opuścił narodu w czasie wojny i w mrocznych latach okupacji. Richard Pipes w jednej ze swoich książek wyśmiewał Polaków za to, że próbowali walczyć z niemieckimi czołgami przy pomocy kawalerii i skapitulowali, stawiając niewielki opór. W rzeczywistości Polacy walczyli bardzo dzielnie i skutecznie. Odtajnione archiwa niemieckie podają, że podczas 4 tygodni walk straty Wehrmachtu wyniosły ponad 150 tysięcy zabitych i ciężko rannych. Były to największe straty, jakie poniósł Wehrmacht do czasu bitwy pod Stalingradem 3 lata później, a przez te 3 lata Niemcy podbili prawie całą Europę. Te dane, te liczby świadczą o tym, z jaką odwagą Polacy stanęli do broni dokładnie 80 lat temu. Trudno w krótkim przemówieniu podsumować 6 lat z najokrutniejszej z wojen współczesnego świata. Nie można jednak pominąć takich faktów jak walki partyzanckie Armii Krajowej i innych organizacji antyhitlerowskich, powstania warszawskiego, zagłady Żydów, Rosjan, Polaków i innych narodów w hitlerowskich obozach zagłady. Działaniom wroga poddawana była ludność cywilna, której jedyną winą było to, że była narodowości polskiej, żydowskiej, czeskiej, romskiej czy jakiejkolwiek innej, tylko nie niemieckiej. Nie spotykamy się jednak tutaj dziś, by rozdrapywać rany, rozliczać. Naszym obowiązkiem jest zachowanie pamięci, która każe pochylać się nad doznaną krzywdą, ale i przestrzega, by nigdy nie powtórzył się tamten dramat. Jesteśmy odpowiedzialni za przekazywanie idei pokoju obecnym oraz przyszłym pokoleniom. Świadomość historyczna jest nierozerwalną częścią naszej mentalności, spojrzenia na świat i wrażliwości politycznej. Niechaj dla nas, podobnie jak dla starożytnych Rzymian, historia stanie się nauczycielką życia. Na przeszłość trzeba patrzeć jak na źródło wiedzy, księgę przestróg, ale i kierunkowskaz działań. Szanowni Państwo, droga młodzieży, zapominać o okropnościach tamtych czasów nie możemy. Jesteśmy to winni przodkom, którzy walczyli o naszą wolność. Musimy też wyciągać wnioski z tego, co nas w przeszłości spotkało. Musimy pamiętać, że świat, że sąsiedzi liczą się tylko z partnerem silnym i mądrym. W dzisiejszych czasach naród można zniewolić nie tylko militarnie. Można to równie dobrze uczynić przewagą ekonomiczną czy technologiczną. Dlatego też siłą powinno być coraz lepsze wykształcenie, coraz mocniejsza ekonomicznie i gospodarczo Polska. Dziękuję kombatantom
żołnierzom II wojny światowej. Dziękuję za ofiarę krwi i zdrowia, za to, że nasze pokolenie, że pokolenie naszych dzieci i wnuków zna wojnę tylko z historii. Niechaj hołd oddany waszym zbrojnym czynom, waszym zasługom, hołd oddany wszystkim ofiarom II wojny światowej będzie przypomnieniem o tym najtragiczniejszym w dziejach dwudziestowiecznej Europy wydarzeniu. Oby nigdy mieszkańców naszego kraju i żadnego innego nie budziło wycie syren, huk eskad samolotów czy wybuchy pocisków. Oby nigdy nienawiść oraz nacjonalizm nie opanowały ludzkiego myślenia i nie zdominowały współpracy między narodami. Propagowanie pokoju to wielkie zadanie dla obecnego i przyszłego pokolenia. Albert Schweitzer, luterański teolog i duchowny, powiedział: groby żołnierzy są najlepszymi kazaniami o pokoju. Szanowni Państwo, kiedy odwiedzimy stare cmentarze i w chwili zadumy przystaniemy przy tych grobach, przypomnijmy sobie te słowa i życzmy sobie nawzajem, życzmy Polsce, abyśmy już nigdy nie musieli usypywać nowych kazań.